Sobota, 15 marca 41. Święto. Kto wie, czy mi się uda przeżyć, a nawet jeżeli tak, to czy doświadczę jeszcze drugiego takiego dnia. Pierwszy koncert mojej córki. Zaczęli grać. Moja córeczka znała ten koncert z taką precyzją i tak idealnie, że nie da się tego porównać z niczym. Każdy dźwięk był zapisany w jej krwi, jakby grała go już podczas stworzenia świata. Jasima Felciu was born in 1929 in Warsaw, apparently in the street very close to the museum. Jasima showed talent from a very young age and at 5 years old was already a very serious piano student of her mother. At 5 years old, she was already playing, practicing 4 or 5 hours a day. From a very young age, I felt very close to her. A woman contacted me about Jasima's notebook that I never knew existed, that was written in handwriting. It's very clear. You can see that most of it was written by her. I imagine her mother helped her. The moment that I saw the work and the way it's written, I could not believe it. It's one of the most powerful moments that I experienced since the day I knew Jasima existed. Because in one moment, she became alive to me. She became real. Through her music, I could meet her. I can see and feel her soul. Suddenly, I was close to her. It's like she was sitting right here, and she was a part of me. She was really, really close to me from that time and on. Bisom nie było końca. Córka spoglądała w stronę naszej loży. Dawaliśmy jej znak głową, by nie grała więcej, chociaż tłum nie chciał się uspokoić. Przyniesiono jej 6 czy 7 wiązanych kwiatów, a potem spośród publiczności zaczęto rzucać kwiaty i cukierki. Kiedy zapytaliśmy, jakie są jej życzenia, odparła ze zbytnią skromnością, że ma tylko 2 cele. Być najdoskonalszą pianistką na świecie, ale nie tylko wśród kobiet. I po drugie, co jest dla niej jeszcze ważniejsze, tworzyć wielkie kompozycje, jak jeden z największych twórców. A ona, właśnie Żydówka, będzie pierwszym kompozytorem tej rangi wśród kobiet, by mogła stanąć w jednym rzędzie na równi z największymi.